witam Ciebie bardzo serdecznie na kolejnym unboxingu. Końcówka roku 2020 muszę przyznać, że przyjemnie zaskakuje, a przynajmniej jeżeli chodzi o gry planszowe, nie mówię o ogóle oczywiście, ponieważ pojawił się dodatek do mojej ulubionej gry dwuosobowej 7 cudów świata pojedynek, a mowa tutaj o Agorze. Sprawdźmy, co znajduje się w środku i co oferuje nam to cudeńko. Malutkie pudełeczko, zresztą jak i cała gra i pierwszy dodatek Pantheon. Podczas posiedzeń Senatu zapadają decyzje, które zaważają na losach cywilizacji. Tymczasem w ciemnych korytarzach spiskowcy realizują własne cele. Agora to rozszerzenie do gry 7 cudów świata pojedynek. Do rozgrywki oczywiście niezbędna jest podstawowa wersja gry. Jest to gra dla dwóch osób, od 10 roku życia oraz rozgrywka trwa mniej więcej 30 minut. No ciekawe, dorzucono nam tutaj politykę do gry. Instrukcja. No, trochę tych stron jest. Standardowo, zawartość, wprowadzenie, elementy gry. Znaczniki wpływu. Plansza naszego senatu. Jak przygotować rozgrywkę. Całość jest to 20 takich mini stron. Żetony. To są żetony dekretów. Znaczniki militarne. Oraz żetony postępu. Plansza Senatu. Malutka, zgrabniutka. Notes punktacji. Znaczniki wpływu. Brązowe oraz srebrne. Dobrze wiecie, w jakiej grze jest tego pełno. I jak to lubi wyglądać po paru rozgrywkach. Karty duże i karty małe. Oraz jak już nas przyzwyczaili, plastikowa wypraska. Sprawdźmy najpierw te maluchy. A w tych maluchach znajdą się karty senatorów. To jest specjalny senator spiskowiec. Możemy go, a właściwie to ją, poznać po tym schowanym mieczyku z tyłu. Karta pomocy. Jak układać karty w każdej epoce. Dwie nowe karty cudów. Pierwszą z nich jest Kuria i Ulia. A drugą Knossos. Karty spisku, szantaż, wywłaszczenie, oszustwo, obskurantyzm, zamach stanu, oszustwo majątkowe, zdrada, manewr polityczny, szpiegostwo, zmiana planów, sprzeniewierzenie, zajęcie majątku, przymuszenie,
poufne informacje, sabotaż. I tutaj zawieruszyła się jeszcze jedna karta, wymuszenie. Jestem bardzo wdzięczny, że ta seria jest cały czas rozwijana. Zobaczymy, czy w przypadku tej gry im więcej, to lepiej. Dobrnęliśmy do końca, wielkie dzięki za oglądanie całego odcinka. Jeżeli się Tobie podobało, zostaw subskrypcję, polubienie i skomentuj ten film. Napisz, czy już udało Ci się zagrać w 7 cudów świata pojedynek z rozszerzeniem Agora. A już się z Wami żegnam. Wielkie dzięki i do następnego.